Dzień dobry. Witamy Państwa jesiennie z murów gorzowskiej Książnicy i zapraszamy do kolejnego odcinka bibliotecznych opowieści o książkach. Witają się z Państwem Natalia i Klaudia. Natalko, powiedz mi proszę, czy istnieje lepsza perspektywa na długi jesienny wieczór niż czytanie dobrej książki z kubkiem kakao w ręku w ulubionym fotelu? Nie, zdecydowanie. Czytanie książek to jest najlepsza propozycja na jesień. Zupełnie się z Tobą zgadzam. A oto kilka polecajek, które dla Państwa przygotowałyśmy. Przygotowałam dla Państwa thrillery i kryminały Katarzyny Wolwowicz. Katarzyna Wolwowicz to bardzo poczytna ostatnio autorka. Myślę, że warto powiedzieć coś o tej pani. Dorastała w Szklarskiej Porębie. Studiowała bardzo różne kierunki, między innymi psychologię kliniczną, ekonomię czy nawet mediację w biznesie. Katarzyna Wolwowicz pracowała jako stewardessa, instruktorka fitness czy właśnie psycholog. I myślę, że ta wiedza przydała jej się przy tworzeniu książek. Najpopularniejszy cykl tej autorki to seria o policjantce Oldze Balickiej. Olga Balicka jest policjantką z mocnym charakterem, ma skłonności przywódcze i żyłkę śledczego, co bardzo jej się przydaje podczas śledztw. Takie przeczucie, co może być ważne w danej sprawie. Pierwszy tom, Niewinne ofiary, opowiada o śledztwie dotyczącym dzieci. Niedaleko Jeleniej Góry w lesie znaleziono ciała dzieci. Co ciekawe, znalazł je były policjant, na którym ciążyły kiedyś zarzuty związane właśnie z przestępstwami wobec dzieci. Olga próbuje ustalić, czy ten policjant znalazł zwłoki przypadkowo, czy może miał coś wspólnego z tą zbrodnią. Jeśli nie ten policjant, kto mógł to zrobić? Kolejny tom, Fałszywe tropy. Ta część rozpoczyna się podróżą pewnego małżeństwa. Małżeństwo z dziećmi wraca z zimowego wypoczynku. Podczas tej podróży mają wypadek. Udaje im się go przeżyć, jednak mąż ucieka. Na miejsce przybywa policja i okazuje się, że wypadek to nie jest jedyne nieszczęście, jakie spotkało rodzinę, ponieważ w bagażniku ich samochodu zostają znalezione zwłoki młodej kobiety. Policja próbuje ustalić, czy małżeństwo miało coś wspólnego z tą kobietą, czy może denatka znalazła się w ich aucie przypadkowo. Toksyczne układy. Jest to część, w której zmienia się życie głównej bohaterki, ponieważ Olga zostaje mamą i żoną. Jeśli chodzi o śledztwo, to tym razem mamy tutaj dwa zabójstwa kobiet, które pracowały w jednym koncernie farmaceutycznym. I policja prowadzi dochodzenie w sprawie tego, czy te kobiety się znały, czy może działalność koncernu, w którym pracowały, miała jakiś związek z ich śmiercią. Bursa. Na terenie starej bursy szkolnej zostają znalezione zwłoki młodej kobiety i niedaleko tego miejsca mieszka nastolatek. Ten nastolatek niespodziewanie zaginął i jego rodzice bardzo późno zgłaszają to zaginięcie na policję. Olga usiłuje ustalić, czy może sprawa zaginięcia nastolatka i sprawa zamordowanej kobiety mają coś ze sobą wspólnego. Mrok. W tej części Olga ma problemy zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Zostaje zawieszona w pracy w policji. Decyduje się wyjechać razem z mężem do Albanii. Jej mąż jest tam ochroniarzem i musi pracować podczas pewnego eventu, wiecu politycznego. Podczas tego wiecu dochodzi do zamachu. Młoda kobieta usiłuje zabić ważnego albańskiego polityka. Nie udaje jej się to, kobieta ucieka i niespodziewanie szuka schronienia u Olgi. Okazuje się, że ta kobieta jest Polką i została wmieszana w intrygę mafijną.
usiłowała zabić polityka, ponieważ była szantażowana. Olga usiłuje pomóc szantażowanej kobiecie i przez to miesza się w konflikt z albańską mafią. Części zamienne. W tej właśnie kolejnej części serii zostają ze sobą zestawione dwie sprawy. Na początku jest mowa o dwóch kobietach, młodych, ciężarnych kobietach, które zmarły w szpitalu. Pojawia się taka sugestia, że one mogły zostać uratowane, ale lekarz pozwolił na ich śmierć. Niedługo po tym, jak to się stało, lekarz, właśnie ten ginekolog, zostaje zamordowany. I Olga wraz z zespołem prowadzi śledztwo, usiłuje ustalić, czy może ktoś z rodzin ofiar miał coś wspólnego z tą zbrodnią. Równocześnie w Jeleniej Górze dzieje się taki makabryczny proceder. Ktoś kradnie części ciał z cmentarza oraz z prosektorium. Czy te dwie sprawy, zabójstwa lekarza i zaginięcia tych części ciał, mają coś ze sobą wspólnego? Dowiedzcie się sami. Mam dla Państwa jeszcze dwie inne książki, również z policyjnych serii, ale tym razem nie są to książki opowiadające o Oldze Balickiej. Ta na przykład Zastępcza. Jest to część serii o komisarzu Tymonie Hunterze. To policjant, który ma zupełnie inny charakter od Olgi Balickiej. Jest spokojny, zdystansowany. W tej części Tymon prowadzi śledztwo w sprawie zamordowania młodej dziennikarki. Okazuje się, że ta śmierć mogła mieć związek z działalnością pewnej sekty. Tymon próbuje dowiedzieć się o tym czegoś więcej. Jaskinie umarłych. Tym razem Katarzyna Wolwowicz przenosi nas do Szklarskiej Poręby i w tej podróży towarzyszymy policjantce, młodej Hiszpance Carmen Rodriguez, a właściwie Carmen Rodriguez Zalewska, ponieważ ta Hiszpanka ma polskie pochodzenie. W Hiszpanii ma problemy. Z powodu tych problemów musi się przenieść gdzie indziej, wybiera Polskę. W Hiszpanii Carmen została oskarżona o zabójstwo swojego męża. Udaje jej się, zostaje oczyszczona z zarzutów, ale zła sława się za nią ciągnie. Z tego powodu zmienia miejsce zamieszkania. Nie jest ta zła sława, która się za Carmen ciągnie, nie jest jej jedynym problemem, ponieważ Carmen podejrzewa u siebie problemy psychiczne, nie potrafi przypomnieć sobie, co się stało, nie pamięta nawet momentu, w którym został zamordowany jej mąż i zastanawia się, czy naprawdę nie miała z tym czegoś wspólnego. Kiedy Carmen przybywa do Szklarskiej Poręby, niedługo potem dochodzi do kilku morderstw w jaskiniach. Carmen próbuje ustalić, kto mógł dopuścić się do tych, kto mógł popełnić te morderstwa i jaka była motywacja zabójcy. I ostatnia propozycja tej autorki jest to thriller, taki domestic thriller w otchłani. Młoda dziewczyna Weronika zakochuje się w onkologu dziecięcym Dawidzie. Jest to miłość, która pochłania ją na tyle, że dziewczyna odsuwa się od swoich przyjaciół, rezygnuje z pracy, całe życie koncentruje według tego chłopaka, w którym się zakochała. Bliscy zaczynają się o nią martwić i mówią jej, że jej narzeczony nie jest taki, jak się wydaje. Weronika początkowo im nie wierzy, ale kiedy dostrzega, że partner już nieraz ją okłamał, zaczyna prowadzić własne śledztwo. Chce się dowiedzieć czegoś o jego przyszłości. Czy będzie tutaj happy end? Dowiedzcie się sami. Pierwszy tytuł, który wygrzebałam z czeluści bestsellerów Legimi, to tytuł Ja, która nie poznałam mężczyzn. Tytuł mnie zaintrygował, ponieważ jest to śmiałe wyznanie kobiety. Kiedy zaczęłam czytać tę książkę, z każdą stroną upewniałam się, że jest to gatunek science fiction, a tego gatunku unikam.
jednak brnęłam fabułę dalej, ponieważ wydało mi się, że książka ta może być alegorią współczesnego świata lub może naszej przyszłości. Ale wracając do meritum. Historia opowiada losy 40 kobiet uwięzionych w okratowanej piwnicy. Część z nich, z tych kobiet, które są uwięzione, pamiętają swoje poprzednie życie, pełniły rolę żon, gospodyń, matek. Jedna z nich urodziła się w tym miejscu, w którym się znajdują. Dlatego odstaje od reszty i zostaje wyeliminowana z towarzystwa. Kobiety są więzione przez milczących strażników, którzy, aby je zdyscyplinować, używają bata. Ich codzienność polega na przygotowywaniu skromnych posiłków z tego, co otrzymają od strażników, ale obwarowane są też różnymi zakazami. Między innymi nie mogą się ze sobą przytulać, ani okazywać w ogóle żadnych uczuć. Pewnego dnia wydarza się coś niezwykłego. W piwnicy słychać alarm, strażnicy znikają, kraty zostają otwarte. Kobiety wychodzą na powierzchnię. Co takiego znajdzie się na górze? Czy nadal planeta Ziemia, którą pamiętają ze swojej przeszłości? Czy za chwilę nie pojawią się strażnicy, którzy z powrotem zakują je w kajdany? Czy historia skończy się happy endem? Odsyłam Państwa do lektury. Przygotowałam dla Państwa nowości, które znajdziecie w filii 6. Dla fanów górskich thrillerów Sebastian Sadlej Za szczytem. Propozycja obyczajowa Kasia Jurczyk Gniazdowanie. Opowieść o tym, jak wydostać się z przemocowego związku. Magdalena Witkiewicz Ulotny zapach czereśni. Urzekły mnie w tej książce ilustracje. Proszę zauważyć, że w książkach dla dorosłych ilustracje bardzo rzadko się zdarzają, a tutaj są, może pokażę, wyjątkowo urocze. Dwie propozycje Wojciecha Dudki, Niemka i Amerykanka. Niemka jest to opowieść o córce łódzkiego fabrykanta, a jest to opowieść Polki, ponieważ Magdalena wychowała się w Polsce, chociaż ma niemieckie korzenie, czuje się Polką i jest to jej spojrzenie na II wojnę światową, a tutaj mamy też spojrzenie na II wojnę światową, ale z perspektywy, jak ona wyglądała w Jugosławii. Anna Rybakiewicz, Złodziejka listów. Piotr Kościelny, Nielat. I pierwsza część serii, nowej serii Katarzyny Puzyńskiej, Eksponat. Drugi tytuł, który przykuł moją uwagę, to Kobieta z biblioteki. Jako że profesja nie pozwoliła mi przejść obojętnie koło tego tytułu, postanowiłam tę książkę przeczytać. Ale czytając ją po 100 stronach stwierdziłam, że jest ona adresowana do młodszego odbiorcy. Gatunek jest thrillerem, chociaż znajdziemy w nim także wątki miłosne oraz kryminał. Historia osadzona jest w bostońskiej bibliotece. Czworo nieznajomych, charakterologicznie różnych ludzi spędza w niej czas, dwoje z nich pisze książki i dwoje skupia się na artykułach, ponieważ studiuje. W pewnym momencie w murach biblioteki słychać przeraźliwy krzyk kobiety. Okazuje się, że w bibliotece zamordowano kobietę. To scala przyjaźń czworga młodych osób. W dodatku między niektórymi z nich zawiązują się związki. Im bardziej młodzież próbuje zagłębić się w to, co wydarzyło się w bibliotece i podejmuje pewne wątki detektywistyczne, tym bardziej ich życie staje się zagrożone. Czy któryś z nich mógł być mordercą? Czy ich relacja ma szansę przetrwać? Przekonajcie się sami. Chciałabym zaprosić Państwa na spotkanie, które odbędzie się w ramach programu dyskusyjne Kluby Książki. I będzie to spotkanie z panią Barbarą Wysoczańską, autorką powieści historycznych, obyczajowych. Najbardziej popularna na mojej filii, ale też w innych bibliotekach jest powieść Narzeczona nazisty.
I opowiada ona o młodej dziewczynie Hani Wolińskiej, która jest studentką germanistyki. Hania poznaje niemiecką hrabinę, opiekuje się nią i zostaje zaproszona do tej hrabiny, do Monachium. Tam poznaje młodego hrabiego Niemca i zakochuje się w nim. Niestety jest to trudne uczucie, ponieważ zarówno ona, jak i ten hrabia są już w innych związkach. I jest też inny bardzo poważny powód. Relacje między Polską a Niemcami są bardzo napięte i niedługo po tym, jak młodzi się zaręczają, dochodzi do wojny, a wojna potrafi zweryfikować wiele największych uczuć. Jest to bardzo wzruszająca książka. Zresztą świadczy o tym też ilość jej wypożyczeń. Od 2021 roku w chwili 6 do teraz ta książka była wypożyczona już ponad 30 razy, więc myślę, że to o czymś świadczy, o tym, że jest to pozycja warta polecenia. Spotkanie odbędzie się 28 listopada o godzinie 17 w głównym budynku biblioteki przy ulicy Sikorskiego w sali 102. I chciałam jeszcze zaprezentować książkę, która już niedługo będzie do wypożyczenia. Nigdy się nie poddam. Najnowsza pozycja pani Barbary Wysoczańskiej. Jest to opowieść o młodej Niemce, która musi zarządzać winnicą w imieniu swojego ojca, co nie jest dla niej łatwe. Poznajemy tę historię poprzez listy, które czyta nowa właścicielka winnicy. Zachęcamy Państwa do śledzenia strony instytucji, gdzie są opisane wydarzenia i bogata oferta kulturalno-oświatowa, z której oczywiście mogą Państwo skorzystać, do czego gorąco zachęcamy. Dziękujemy Państwu za uwagę. Mamy nadzieję, że nasze propozycje przypadły Państwu do gustu. Do zobaczenia.